Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym wtorkowym śniadaniu z RODO. W dniu dzisiejszym odpowiemy sobie na następujące pytania. Czego dotyczy prawo dostępu? Czy jest tożsame z artykułem 13 RODO? Kiedy upoważnić współpracownika do przetwarzania danych osobowych, a kiedy podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych? Czy rodzice mogą mieć dostęp do nagrań monitoringu w szkole? I ostatnie pytanie, czwarte. Umowa powierzenia. Kto powinien przygotować jej projekt i co powinna zawierać? Przechodzimy do pytania pierwszego. Czego dotyczy prawo dostępu? Czy jest tożsame z artykułem 13 RODO? Rzeczywiście, jeżeli chodzi o informacje, które powinien uzyskać podmiot praw, czyli osoba, której dane dotyczą, od administratora danych w zakresie faktu przetwarzania i jeżeli potwierdzenie takowego przetwarzania nastąpi, również samego zakresu informacji, jest to bardzo podobne do brzmienia artykułu 13 RODO. W pierwszej kolejności musimy tylko pamiętać o jednej rzeczy. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 jest to obowiązek nałożony bezpośrednio w przepisie RODO na administratora danych, który musi wykonać administrator danych bez zbędnej zwłoki w momencie, kiedy zbiera dane od osoby, której dane dotyczą. Natomiast artykuł 15 RODO jest realizowany tylko wówczas, kiedy osoba, której dane dotyczą, zwróci się do administratora danych o podanie, o skorzystanie z tego prawa, o skorzystanie właśnie z prawa dostępu do swoich danych osobowych. Jeżeli już takowy wniosek zostanie złożony, administrator danych jest zobowiązany do przekazania następujących informacji o celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych. W miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu. Informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dotyczących osoby, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, przypominam oczywiście prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli chodzi o nasz kraj. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle. Tutaj akurat w przypadku tej informacji podawanej przez administratora w trybie wskazanym w artykule 15 RODO, warto zwrócić uwagę, że jest on bardzo zbliżony do brzmienia fragmentu przynajmniej artykułu 14, czyli mamy przypadek połączenia artykułu 13 i 14 RODO. No i ostatnia informacja, którą w ramach artykułu 15 podać musimy, jest to informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w artykule 22 ustęp 1 i 4 oraz przynajmniej w tych przypadkach istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Więc oczywiście ten katalog informacji, którą my jako administratorzy danych musimy przekazać, albo my jako osoby, które dane dotyczą, powinniśmy otrzymać, jest dosyć duży. I należy pamiętać, że te informacje są wymienione enumeratywnie w przepisie artykułu 15, zatem nie ma możliwości, aby stosować ten katalog zawężająco lub rozszerzająco. Te informacje, które powinny zostać przekazane, muszą zostać przekazane na mocy tego artykułu 15. Natomiast jeżeli chodzi o sam artykuł 13, no to oczywiście są to wszelkiego rodzaju klauzule informacyjne, które administratorzy danych zobowiązani są umieścić, czy to na stronie internetowej, czy to w siedzibie swojej jednostki organizacyjnej, po to, aby każda osoba, której dane dotyczą, mogła z nimi się zapoznać w momencie przekazywania danych. Tu mówimy już o wizerunku, tu mówimy już o przekazaniu danych chociażby w postaci imienia i nazwiska w przypadku rejestracji osoby, czy to do lekarza, czy to
w innej placówce, czy nawet zgłoszenie się w recepcji odnotowania swojego przyjścia. To są jakby są to dwie zupełnie inne sprawy, ale artykuł 13 jest obligatoryjny dla administratora danych i nie może on czekać, aż osoba, której dane dotyczą, wystąpi z wnioskiem z artykułu 15. Tutaj oczywiście będzie w przypadku kontroli zarzut inspektorów Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że nie jest realizowany właściwie przepis artykułu 13 RODO. Dlatego pamiętajmy, żeby nie łączyć, nie daj Boże, tych dwóch przepisów, ponieważ przepis artykułu 15 jest prawem osoby, której dane dotyczą, natomiast artykuł 13 jest obowiązkiem spoczywającym na administratorze danych. Ale przypomnijmy sobie jeszcze jedną rzecz, tak naprawdę, jakie informacje przekazujemy w trybie artykułu 13 ustęp 1 i 2 RODO. Po pierwsze, przekazujemy swoją tożsamość oraz dane kontaktowe. Oczywiście, gdy ma to zastosowanie, również te same informacje dotyczące przedstawiciela. To byłoby w przypadku podmiotu, który swoją główną siedzibę ma poza granicami EOG, no to wówczas, aby działać, funkcjonować zgodnie z prawem, a w tym i zgodnie z RODO, musi wyznaczyć swojego przedstawiciela w krajach, w jednym z krajów EOG i wówczas te dane w związku z klauzulą informacyjną musi przedstawić. Gdy ma to zastosowanie, dane kontaktowe inspektora ochrony danych. I o ile przepis artykułu 13 mówi dane kontaktowe inspektora ochrony danych, to ustawa o ochronie danych osobowych z 2018 roku wyraźnie wskazuje, że ma być to imię i nazwisko oraz numer telefonu albo adres poczty elektronicznej. Niestety większość przedsiębiorców, większość firm wpisuje tylko, że administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pod adresami kontaktowymi administratora danych i nie podają w ogóle danych osobowych tego inspektora ochrony danych. Co jakby w pewien sposób jest zrozumiałe, ponieważ z jednej strony chronimy dane osobowe, ale z drugiej strony teoretycznie wystawiamy imię, nazwisko inspektora ochrony danych do publicznej wiadomości. No ale taką funkcję ma pełnić. Zgodnie z jego zadaniami jest punktem kontaktowym dla każdej osoby, której dane dotyczą. Zatem nie może być sytuacji, w której wydaje nam się, że inspektor ochrony danych jest do kontaktu ze wszystkimi, ale jak przyjdzie co do czego, to ukrywamy jego imię, nazwisko, bo nie daj Boże, ktoś się dowie. Także tu mylimy jakby w zasadzie te pojęcia. A jeżeli osoba, która została wyznaczona do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, pełni tą funkcję właściwie, to nie powinna obawiać się podania swojego imienia, nazwiska na stronie internetowej. Kolejna informacja, którą otrzymujemy w ramach obowiązku informacyjnego, to są cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna tegoż przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera F, czyli prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią. Zatem te prawnie uzasadnione interesy trzeba enumeratywnie wymienić. Może to być obrona lub dochodzenie roszczeń, może to być marketing bezpośredni i tak dalej, i tak dalej. Kolejna informacja, informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją. W wielu przypadkach łatwiej będzie administratorom danych podać kategorie odbiorców, aniżeli bezpośrednio wskazać tych odbiorców z nazwy. Ponieważ łatwiej jest napisać, że jednym z odbiorców danych osobowych będzie usługodawca zapatrujący firmę w rozwiązania IT, albo hostujący stronę, albo zapewniający obsługę serwerów poczty elektronicznej, aniżeli bezpośrednio wskazywać z nazwy, bo może się okazać, że ten odbiorca rzeczywiście może zostać z różnych powodów zmieniony. Kończy się okres, w którym obejmował nas jako administrator danych jakiś tam powiedzmy rabat, jakaś promocja i w związku z tym zmieniamy usługodawcę. W tym momencie bylibyśmy zobligowani do tego, żeby jeszcze raz do wszystkich naszych klientów, do wszystkich podmiotów, których dane osobowe przetwarzamy za pośrednictwem tego kontekstu, przekazać tą właśnie nowelizację klauzuli informacyjnej, tego obowiązku informacyjnego, wskazując nowego odbiorcę danych. W tym wypadku nasz nowy podmiot przetwarzający. Nie jest to chyba najlepsze rozwiązanie. Kolejna informacja, gdy ma to zastosowanie. Informacje o zamiarze przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w artykule 46,
artykule 47 lub artykule 49 ust. 1 akapit 2 RODO zmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia. Te informacje, które zostały wskazane w artykule 13 ust. 1, rzeczywiście nie są wszystkimi, nie jest to kompletny zakres tych informacji, które musimy przekazać. To są te podstawowe informacje, które otrzymuje osoba, której dane dotyczą. Niemniej jednak warto dodać, że dla uzyskania pełnej zgodności z zasadą, o której mowa w artykule 5 ust. 1 litera a, mówimy o rzetelności, przejrzystości przetwarzania, podajemy również szereg innych informacji, w tym między innymi okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryterium ustalania tego okresu. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Rzeczywiście dosyć dużo klauzul informacyjnych zawiera enumeratywnie jakby wskazane te prawa, które dane dotyczą, ale nie zawsze to jest dobre rozwiązanie, ponieważ występują konteksty przetwarzania, dla których nie wszystkie prawa przysługują. No, chociażby prawo do usunięcia danych. Wiemy i pamiętamy, jaki jest zakres prawa do bycia zapomnianym. Nie we wszystkich sytuacjach możemy żądać usunięcia naszych danych osobowych. Ale generalnie należy stosować ten przepis zawyżający, czyli w ramach przygotowywania właściwej klauzuli informacyjnej powinniśmy wprowadzać informacje tylko o tych prawach, które przysługują osobie w tym celu i w tym kontekście przetwarzania, dla którego przygotowujemy tą klauzulę informacyjną. Kolejne informacje. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera a lub artykułu 9 ust. 2 litera a, no pamiętamy wszyscy, że to jest zgoda, informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. To jest bardzo istotna rzecz. Bardzo często osobom, których dane dotyczą, wydaje się, że jeżeli już cofną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to wszystkie dane, które były wcześniej przetwarzane, również zostaną usunięte. De facto tak, natomiast zgodność tego wcześniejszego przetwarzania nie podlega ograniczeniu ze względu na prawo do cofnięcia zgody. Do czasu cofnięcia tej zgody wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych uznać należy za zgodne z prawem. Kolejna informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. No, znowu przypominam, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualnie konsekwencje niepodania danych. Często zwracamy uwagę na to, że w przypadku realizacji przepisu prawa podanie danych jest dobrowolne. Często zdarza się tak, że petent, idąc do urzędu, nie jest zobowiązany do chodzenia do tego urzędu, do składania jakichkolwiek pism urzędowych, do składania wniosków w swojej sprawie. Natomiast jeżeli robi to dobrowolnie, ale w momencie, kiedy przystępuje do postępowania administracyjnego dobrowolnie, podanie danych staje się wymogiem ustawowym. I tutaj oczywiście już mowa o wcześniejszym, czy w ogóle o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, czy w ogóle o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, byłoby zbyt daleko idącą nad interpretacją artykułu 6 ust. 1 litera a oraz artykułu 7. No i informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w artykule 22 ust. 1 i 4 oraz przynajmniej w tych przypadkach istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Nie możemy zapomnieć, jeżeli już omawiamy sobie artykuł 13 RODO o ustępie 3, który wyraźnie wskazuje na kolejny obowiązek administratora danych w momencie, kiedy zmienia się cel przetwarzania danych osobowych, które zostały wcześniej zebrane i w stosunku do których celów został zrealizowany obowiązek informacyjny. W tej sytuacji, jeżeli zmienia nam się cel przetwarzania, musimy
ponowić te informacje, o których mowa w artykule 13 ust. 1 i 2, które ewidentnie zmieniły się ze względu na ten cel przetwarzania, ten nowy cel przetwarzania. To jest bardzo istotna informacja i bardzo wielu administratorów danych zapomina o tym właśnie ustępie 3. Ustęp 4 wspomnianego już artykułu 13 dla nas bardzo istotny i bardzo ważny i zauważamy w naszej praktyce, że bardzo rzadko korzystamy z tego przepisu. Mianowicie ustęp 1, 2 i 3, czyli te wszystkie obowiązki informacyjne, nie mają zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. Jest to niebagatelna rzecz, żeby uniknąć pewnego rodzaju paranoi związanej z obowiązkiem informacyjnym w zakresie RODO, kiedy za każdym razem próbujemy przekazywać obowiązek informacyjny osobie, która już dysponuje informacjami, o których mowa w artykule 13, a nie daj Boże jeszcze każemy podpisać się pod klauzulą zgody osobie, której dane dotyczą. Tutaj rzeczywiście zastosowanie artykułu 13 ust. 4 RODO jest bardzo ważne. Oczywiście nie można z drugiej strony popaść w przesadę i nikogo nie informować nie przekazywać tych informacji, o których mowa w artykule 13 ust. 1 i 2, wychodząc z założenia, że przecież jesteśmy już tak znani, tak rozpoznawalni, że wszyscy powinni wiedzieć, kim jesteśmy i mieć z nami kontakt. Dlatego tu bardzo ważna jest rola oczywiście inspektora ochrony danych, który właściwie wskaże te konteksty przetwarzania, które wymagać będą rzeczywiście realizacji tego obowiązku informacyjnego. Przechodzimy do pytania drugiego. Kiedy upoważnić współpracownika do przetwarzania danych osobowych, a kiedy podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych? Mamy w RODO dwa tak naprawdę przepisy, które o tym mówią. Pierwszy to jest artykuł 29, który wskazuje, że podmiot przetwarzający oraz każda osoba, no w tym wypadku, jeżeli mówimy o współpracowniku, to może być to zarówno dla nas podmiot przetwarzający, jak i osoba fizyczna, działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych, przetwarza je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. No i drugi przepis, artykuł 32 ust. 4. Administrator oraz podmiot przetwarzający podejmują działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca w imieniu z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora i znowu, chyba że wymaga tego od niej, prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. Wydawać by się mogło, że te dwa przepisy są bardzo ze sobą skorelowane i rzeczywiście tak jest. Chodzi tylko o pewnego rodzaju unormowanie, jakby taką subtelną różnicę między osobą fizyczną a podmiotem przetwarzającym. Tutaj pozwolimy sobie na taką drobną infografikę, która powinna w jakiś sposób to raz na zawsze chyba już wyjaśnić ten problem, kiedy nasz współpracownik, kontrahent, kooperant, jakkolwiek nazwiemy tą osobę, będzie upoważniany do przetwarzania danych, a kiedy będziemy zawierali z tą osobą umowę powierzenia przetwarzania danych. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy administratorem danych. Tu linią przerwaną mamy jakiś tam nasz obszar przetwarzania danych. Zawarliśmy umowę cywilno-prawną z naszym współpracownikiem, może być to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która w ramach tej umowy cywilno-prawnej wykonuje przetwarzanie danych osobowych w naszym obszarze przetwarzania, na naszym sprzęcie. Czyli wszystko zostaje jakby w siedzibie administratora danych. Wówczas najprościej mówiąc, tą osobą, dla tej osoby przygotowujemy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. I tyle. Natomiast w sytuacji, w której mamy podpisaną umowę cywilnoprawną z osobą, która, z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która ma zatrudnionych swoich pracowników albo innych współpracowników, bądź też działa poza obszarem przetwarzania na własnym sprzęcie IT, czyli generalnie nie mamy pełnego nadzoru nad procesami przetwarzania danych osobowych, nad całym tym kontekstem przetwarzania na polecenie nasze, wówczas z taką osobą, z takim przedsiębiorcą zawieramy umowę powierzenia przetwarzania danych.
No myślę, że to jest logiczne, to jest proste. Oczywiście będzie mnóstwo sytuacji i mnóstwo takich indywidualnych kazusów, które będą wymagały dokładnego jakby zapoznania się z kontekstem przetwarzania, ale to jest jakby najprostsza odpowiedź na to pytanie. Naszego współpracownika, który z różnych sytuacji nie ma umowy o pracę, ponieważ wykonuje wolny zawód albo właśnie preferuje samozatrudnienie w tym zakresie, że jest przedsiębiorcą, wtedy rzeczywiście najważniejszym dla nas kontekstem, na który musimy zwrócić uwagę, jest formuła, w jakiej przetwarza dane osobowe na nasze polecenie. I w tym wypadku obszar przetwarzania, sprzęt, telefon komórkowy, adres mailowy będzie wskazywał na to, czy osoba ta otrzyma upoważnienie, czy też podpiszemy z nią umowę powierzenia przetwarzania danych. Najprostsze z kolei dla umowy powierzenia jest to, że dane wychodzą poza firmę, albo też osoba ma swoich kooperantów, swoich kontrahentów, swoich współpracowników, bądź też oczywiście, kiedy mowa o tym, że sprzęt nie należy do nas. Pytanie trzecie. Czy rodzice mogą mieć dostęp do nagrań monitoringu w szkole? Oficjalne stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odnosiło się, co prawda, do pytania dotyczącego żłobków, bo taką analogię jedynie znalazłem oficjalną, w innym przypadku oczywiście nie. Ta informacja ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych brzmi następująco. Pozyskanie przez rodzica danych osobowych zawartych w nagraniach z monitoringu jest możliwe, o ile spełniona jest co najmniej jedna z określonych w RODO przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych. Pamiętacie Państwo artykuł 6, bądź też 9 ustęp 2, a ich udostępnienie odbywa się z poszanowaniem wszystkich wskazanych w RODO zasad. O zasadach mówimy w artykule 5, w tym zgodności z prawem, celowości i adekwatności. Jest to przepis ogólny, jakby jest to wytyczna ogólna prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którą tak naprawdę nie sposób się nie zgodzić, ale też, która nie odnosi się do jakiejkolwiek realnej sytuacji, do tego pytania, które moglibyśmy sobie porównać. Oczywiście, tak jak mówię, tutaj prezes odnosił się do zapisu monitoringu w żłobku. Pytanie, które otrzymaliśmy na punkt kontaktowy, dotyczy stosowania monitoringu w szkole. I w tym wypadku, akurat jeżeli chodzi o monitoring w szkole, mamy przepis szczególny, mianowicie artykuł 108a Prawa Oświatowego, który mówi przede wszystkim, jaki jest cel przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia. Także mamy jakby te dwa podstawowe cele stosowania monitoringu wizyjnego. Ustęp 4 artykułu 108a mówi natomiast, że nagrania obrazu zawierającego dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Zatem wydaje się ta odpowiedź na pytanie bardzo prosta. Jeżeli rzeczywiście dostęp rodziców miałby wynikać z celów, które zostały określone w artykule 108a ustęp 1, czyli bezpieczeństwo uczniów zostało naruszone, bądź pracowników, lub też doszło do incydentu związanego z ochroną mienia. Nie mówimy tu jednoznacznie o ochronie mienia szkoły, więc można rozszerzająco potraktować również ochronę mienia uczniów i pracowników tej szkoły. To wtedy rzeczywiście można byłoby dojść do przekonania, że można byłoby zapewnić dostęp rodzicom do takiego nagrania. Natomiast najlepiej, Szanowni Państwo, jest wykorzystać zupełnie inne rozwiązanie, mianowicie na wniosek rodziców, którzy stwierdzają, że Jasiu z Krzysiem pobili się nie wiadomo o co, chyba o kanapki, jeden drugiemu zabrał nie wiadomo co. Lepiej jest taki zapis monitoringu zabezpieczyć i w przypadku, kiedy rodzice zdecydują się o wniesieniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, przestępstwa, wszystko jedno, jak to nazwiemy, wówczas rzeczywiście ten zapis monitoringu będzie mógł stanowić dowód w prowadzonym postępowaniu. Natomiast pamiętajmy, że sam monitoring, jako monitoring, przede wszystkim będzie nam rejestrował dane osobowe w postaci wizerunku. I ten wizerunek będzie dotyczył zarówno uczniów, nauczycieli,
rodziców, opiekunów, ale także każdej innej osoby, która wejdzie na teren objęty tym monitoringiem, czyli wejdzie na teren szkoły. Zatem rzeczywiście cel ochrony mienia będzie miał tutaj diametralne znaczenie, tak samo jak i bezpieczeństwo uczniów czy też pracowników. Daleki byłbym od tego, aby sugerować pytającemu, aby udostępniać wszystkim zainteresowanym nagranie monitoringu w szkole, ponieważ może dojść do bezprawnego ujawnienia danych osobowych osobom postronnym. Jeżeli, tak jak mówię, są jakieś podejrzenia dotyczące czynu karalnego, no rzeczywiście pierwszą tą instancją, która może przejrzeć monitoring, jest oczywiście dyrekcja, bądź też upoważnione przez dyrektora osoby. Natomiast już wtedy będzie można wskazać winnego, bądź też rzeczywiście ten materiał, który zostanie wtedy zapisany na płycie, przekazać policji czy też prokuraturze. I o to apeluję, abyśmy każdemu, kto tylko chce zobaczyć, czy jego synuś Jasiu na długiej przerwie je kanapkę, czy też dzieli się z grubaskim Krzysiem, stanowczo nie jest to powód ani cel, dla którego moglibyśmy taki zapis monitoringu udostępniać. I pytanie czwarte, ostatnie w dniu dzisiejszym. Umowa powierzenia, kto powinien przygotować i co powinna zawierać? Pamiętajmy, szanowni Państwo, o jednej rzeczy. Występujemy w różnych rolach. Raz będziemy administratorem danych, raz będziemy podmiotem przetwarzającym. Jeżeli jesteśmy w tak dobrej sytuacji, że jesteśmy tylko administratorem danych i nigdy nie mamy sytuacji, w której stajemy się podmiotem przetwarzającym, wówczas rzeczywiście to my, jako administrator danych, możemy sobie decydować o pełnym zakresie i warunkach zawartych w umowie powierzenia przetwarzania danych. Natomiast w przypadku, kiedy jesteśmy podmiotem przetwarzającym, również wtedy chcemy zabezpieczyć nasze interesy bardziej, aniżeli interesy administratora danych. I to jest odwieczna walka, jeżeli chodzi o prawo. Rzeczywiście w Polsce, nieraz to podkreślam na naszych spotkaniach, na naszych szkoleniach, że często niezrozumiałe jest to, dlaczego dwie strony umowy, zawsze ta strona, która przygotowuje projekt umowy, chce być tą stroną dominującą w tym właśnie stosunku prawnym. Na tyle dominującą, aby stosować niekorzystne zapisy wobec drugiej strony. W przypadku umowy powierzenia przetwarzania danych w 90% też tak niestety jest. Jeżeli chodzi o umowę powierzenia przetwarzania danych, to pozwólcie Państwo, że powiem bardzo krótko i jednoznacznie. Uważam, że umowę powierzenia przetwarzania danych powinien przygotowywać jej projekt. Jej projekt powinien przygotowywać administrator danych. Dlaczego? Ponieważ to on ustala, jakie są cele, jaki jest zakres, jakie są zasady przetwarzania danych osobowych. Jeżeli chodzi o dokonanie niewłaściwego wyboru, to pamiętajmy, że odpowiedzialność za wybranie właśnie niekompetentnego podmiotu przetwarzającego, który nie realizuje wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tą odpowiedzialność poniesiemy my jako administrator danych. Zatem jest to moim zdaniem bardzo duże ryzyko. Aby podpisać w cudzysłowie w ciemno umowę powierzenia przetwarzania danych otrzymaną od podmiotu przetwarzającego, tym bardziej, którego wcześniej nie znaliśmy, nie mieliśmy jakby z nim do czynienia. Tu jest znowu ogromna rola inspektora ochrony danych, który powinien taką umowę przeanalizować pod kątem właśnie przepisów artykułu 28. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o samą treść, zawartość umowy powierzenia przetwarzania danych, te informacje zostały zawarte w artykule 28 ustęp 3. I powinniśmy pamiętać, że nic więcej aniżeli to, co znajduje się w artykule 28 ustęp 3, nie powinno znaleźć się w umowie powierzenia przetwarzania danych. Nie ma takiej potrzeby. Nieraz przyszło nam opiniować projekty umów powierzenia przetwarzania danych, w których umowa zasadnicza mieściła się na jednej, góra dwóch stronach formatu A4, natomiast umowa powierzenia przetwarzania danych na 12 albo 15 stronach. Parafrazując klasyka, przerost formy nad treścią, czyli rokokoko. Niestety prawda jest taka, że te zapisy są jakby, no kradzione to za dużo powiedziane, ale ściągane gdzieś z internetu, podpatrywane i z taką zasadą im więcej, tym lepiej, rzeczywiście dochodzi do paranoi, że w kilku paragrafach takiej umowy mamy dokładnie te same albo analogiczne z punktu widzenia prawa zapisy dotyczące na przykład obowiązków administratora bądź też obowiązków podmiotu przetwarzającego. Najgorszym natomiast oczywiście
elementem, który jest wprowadzony w umowy powierzenia przetwarzania danych, jest zapis ograniczający prawo administratora danych osobowych określone w artykule 28 ustęp 1 litera bodajże F, jeżeli mnie pamięć nie myli. Już pozwólcie Państwo, że do niego tutaj szybko dojdziemy. Tak. Artykuł 28 ustęp 3 litera H. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udostępnienia administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym artykule, czyli w artykule 28, oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. To już o przyczynianiu się do audytów czy do inspekcji, to proszę mi wierzyć, ale w całej swojej karierze inspektora ochrony danych, wcześniej administratora bezpieczeństwa informacji, nie słyszałem. Nie widziałem, nie spotkałem się z żadnym z takich zapisów. Natomiast oczywiście w 90% umów, które są przygotowane przez podmiot przetwarzający, spotykam się z zapisami, które ograniczają stanowczo to prawo. Albo wskazując, że ma być informacja o planowanej inspekcji czy audycie przekazana z wyprzedzeniem 7-14-dniowym, bądź też mówi się nie o audytach i inspekcjach, a o kontrolach, albo żąda się protokołów pokontrolnych z audytów czy inspekcji. No, szanowni Państwo, no, to jest albo niezrozumienie prawa, albo umowy są przygotowywane na wzorach, które w ogóle nie odnoszą się do naszej jednostki organizacyjnej, mówiąc najprościej. Jeżeli zapis artykułu 28 ustęp 3 litera H wyraźnie wskazuje, że administrator ma prawo przeprowadzić audyt, w tym inspekcję, to inspekcje same z siebie, z natury, są niezapowiedzianymi po to, żeby podmiot przetwarzający nie zdążył pomalować trawę na zielono. Oczywiście można zrozumieć podmiot przetwarzający, który obsługuje 100 tysięcy administratorów danych. Wówczas, gdybyśmy jednego dnia, my, inspektorzy ochrony danych, pojechali do tej firmy, do tego podmiotu przetwarzającego, czyli 100 tysięcy, ile byłoby to autokarów, jeżeli w autokarze jest 50 osób, no to już maturzyści tegoroczni chyba widzieliby najlepiej, szybko by przeliczyli, ile tych autokarów będzie, to tutaj rzeczywiście możemy dyskutować o tym, że ta firma by prawdopodobnie zabarykadowała się i nie otwierała drzwi przez najbliższe parę lat nikomu, a my byśmy stali w kolejce wielodniowej. Natomiast nie ma takiej sytuacji i ona nie znajduje realnego potwierdzenia. Nie ma i nie słyszałem takiej historii, aby do jednego podmiotu przetwarzającego nagle zamierzało przyjechać nie wiadomo ilu inspektorów ochrony danych. Nie ma takiej sytuacji i w związku z tym nie ma takiej podstawy prawnej, aby ograniczać administratorowi danych to prawo. Najczęściej, jak spotykamy się z zapisami, które uniemożliwiają przeprowadzanie audytów i inspekcji, wskazuje to na to, że podmiot przetwarzający chce coś ukryć. I to jest zawsze pierwszy sygnał do tego, że zapala się lampka ostrzegawcza, która mówi: oho, trzeba zastosować zapisy, które będą rzeczywiście może, znaczy na pewno będą nadal zgodne z prawem, natomiast może zwiększą trochę nadzór nad podmiotem przetwarzającym. Bardzo często też się zdarza, że podmioty przetwarzające próbują wskazywać dłuższy czas przekazywania informacji, które wiążą się z wykonaniem obowiązków określonych w artykułach 32 do 36 RODO. Bardzo często podmiot przetwarzający wskazuje, że udzieli tych informacji w terminie 48 godzin roboczych, 60 godzin roboczych. Pamiętajmy, że bardzo często te informacje, które są dla nas istotne z punktu widzenia obowiązków spoczywających na mocy artykułu 32 do 36, mogą być tam niezbędne do prowadzonych postępowań wyjaśniających w sprawie podejrzenia naruszenia. A w tym wypadku już te 72 godziny obowiązują. Więc nie może się zdarzyć sytuacja, kiedy my będziemy musieli przesłać informację do Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącą naruszenia, a podmiot przetwarzający jeszcze będzie miał 4 dni czasu na przygotowanie informacji dla nas. To jest jakby już wtedy niedopuszczalne. Także jakby podsumowując, szanowni Państwo, liczę na to, że każdy administrator danych osobowych będzie sam przygotowywać projekt umowy powierzenia przetwarzania danych. Natomiast będą sytuacje,
Szczególnie, gdy będziemy zamiast umowy powierzenia przetwarzania danych korzystać z innego instrumentu prawnego, o którym również mowa w artykule 28 RODO, a wówczas najczęściej będą te regulaminy dostępne na stronach podmiotów przetwarzających, które rzeczywiście świadczą nam jakieś usługi informatyczne, hosting strony, dostęp do systemów informatycznych, CMR-y, CMS-y itd., albo RP. Oczywiście wtedy jak najbardziej ten regulamin i te zapisy w regulaminie stanowiące inny instrument prawny będą dla nas wiążące. No ciężko byłoby, i myślę, że to byłoby chyba wykonalne, znowu parafrazując klasyka, ciężko byłoby zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych z takimi podmiotami przetwarzającymi jak Microsoft, jak Google, czy też inni. Mam nadzieję, że na dzisiejsze spotkanie ponownie udało się praktycznie w te 30 minut nam zmieścić. Mam nadzieję, że te pytania, odpowiedzi na te pytania były dla Państwa satysfakcjonujące. Oczywiście gorąco zapraszam do przesyłania nowych. Rzeczywiście mamy ich dosyć dużo, staramy się wybierać najciekawsze albo próbujemy troszeczkę takie modyfikować, aby móc parę pytań, które są bardzo podobne w brzmieniu do siebie, łączyć w jedno. Korzystając z okazji, oczywiście zapraszam na konwent, na pierwszy konwent inspektorów ochrony danych w Warmii i Mazur, który organizujemy online 24 czerwca. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym naszym spotkaniu i oczywiście zapraszam Państwa na nasze kolejne śniadanie za tydzień. Dziękuję, do widzenia.